26 lutego, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Dzieci Państwa Smykowskich po kilku miesiącach wracają dzisiaj do domu. Co powiedziałeś sobie? W sumie wracają na taki okres próby do zakończenia całej rozprawy, ale wracają. Łzy radości i emocje wzięły górę. Sąd warunkowo odwiesił dzisiaj swoją decyzję o udzieleniu zabezpieczenia w postaci tymczasowego umieszczenia dzieci w ośrodku wychowawczym i w domu małego dziecka. Innymi słowy, Państwo Smykowcy mogą dziś wziąć dzieci pod swoją opiekę. Na dzisiaj dobrze. Dzieci wróciły do rodziny. Czekamy na rozstrzygnięcie merytoryczne 1 kwietnia. Natomiast dzisiaj sąd postanowił o zmianie zabezpieczenia i o powrocie dzieci do domu do czasu zakończenia postępowania na 1 kwietnia. Mecenas Maciej Mataczyński przyznał, że jedynym powodem poprzedniej decyzji nie było nic innego jak tylko bieda. Bieda i jej konsekwencje, bo ludziom boleśnie dotkniętym przez życie trudno czasami zrozumieć konieczność podporządkowania się decyzjom urzędników. Państwo Smykowscy, co było jednym z zarzutów, nie współpracowali z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Teraz obiecują pełną współpracę. W moim przekonaniu, co przedstawiałem sądowi, wynika to przede wszystkim z konfliktu, można powiedzieć, społecznego pomiędzy rodziną Smykowskich, którą to rodzinę Państwo już dobrze znacie z mediów i widzowie i czytelnicy pewnie też już znają. Jest to rodzina, nie obrażając ich, po prostu biedna. Z powodu tej biedy mają też określone pojęcie o instytucjach państwowych. Prawdopodobnie też z tego samego powodu i odwiecznego konfliktu semiotycznego budzi się w nich opór wobec władzy. To jest naturalne. Jeżeli przychodzą do dorosłych ludzi, którzy wychowali z powodzeniem 5 dzieci, osoby z instytucji państwowych i próbują ich nauczać, w jaki sposób mają się tymi dziećmi zajmować, choćby robili to zgodnie z interesem dzieci, choćby to robili zgodnie ze swoimi kompetencjami, zgodnie ze swoimi głębokimi przekonaniami, że próbują ingerować tylko i wyłącznie zgodnie z dobrem dzieci, to w tych ludziach, którzy nie są w stanie zrozumieć w sposób odpowiedni tych mechanizmów, rodzi się opór. Czego pani płacze? Nerwy puściły. Ale nic złego się nie stało. Nie, nie. Ale jak się okazuje, to nie tylko ich wina. Rzecznik praw dziecka wnioskował o zmianę pracownika socjalnego, z którym relacje Smykowskich źle się układały. Sąd na podstawie tego, że dzieci już będą z rodziną mieszkały do 1 kwietnia, będzie w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście to ta współpraca w celu wykształcenia w nich lepszych predyspozycji niż oczekiwaliby do tej pory urzędnicy MOPS-u albo też sam sąd, czy da podstawę do tego, żeby nie podejmować jakichś radykalnych działań 1 kwietnia. Odwieszenie decyzji sądu obowiązuje do 1 kwietnia, kiedy ostatecznie zapadnie rozstrzygnięcie, co dalej z rodziną. Likwidację niektórych ulg dla mieszkań o niższym standardzie zapowiada Urząd Miejski w Wałbrzychu. Nie wiadomo, jak to wpłynie na stan finansów miasta, bo obecnie stawki czynszowe, choć preferencyjne, dla wielu mieszkańców są już w tej chwili nie do przezwyciężenia, a zaległości czynszowe przekroczyły ponad 112 milionów złotych. Przypomnijmy, że według ostatnich informacji czynszu nie płaci blisko 40% najemców lokali, a 4,5 tysiąca mieszkań zajętych jest nielegalnie. W ostatnich latach ta tendencja się utrzymywała, wzrostowa tego zadłużenia. Aczkolwiek miasto niezwykle aktywnie działa od kilku lat, prowadząc politykę mieszkaniową, mając na celu redukcję tego zadłużenia. Na przykład dochodzi do ugody z mieszkańcami w ramach programu Odpracuj swój dług, ale wartość odzyskanych pieniędzy w formie świadczeń rzeczowych w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 780 tysięcy. To 1/6 tego, co miasto wypłaciło jako zapomogi. 5,2 miliona złotych. Oprócz programu Zlikwiduj swój dług, z którego skorzystało ponad 850 osób w ciągu 3 lat, mamy również programy dotyczące osób najuboższych. Jest możliwość uzyskania czynszu socjalnego na tych mieszkaniach komunalnych. Jest możliwość spłacenia swoich zaległości czynszowych, czy też rozłożenia ich na raty. I z takiej możliwości skorzystało ponad 600 osób. Co dało, a raczej odzyskało dla miasta blisko 2,5 miliona, plus 3 miliony złotych z odpracowania długu w ciągu kilku lat funkcjonowania programu, daje 5,5 miliona. Miasto też w szczególnych przypadkach dokonuje umarzania takich zaległości i w ubiegłym roku była to kwota blisko 1 milion złotych. 5,5 miliona i powiedzmy wykreowany księgowo milion daje razem 6,5 miliona. Stosunek odzysku do strat prawie 1:20. Jest jeszcze możliwość częściowego umorzenia długu tym, którzy
wpłacali 25% zaległości. Jeszcze możliwość zamiany mieszkań na tańsze z częściową spłatą. Program Nasz Nowy Dom, w ramach którego wybudowaliśmy blisko 200 mieszkań właśnie komunalnych, zupełnie nowych, i oddaliśmy je do używania mieszkańcom w ubiegłym roku. Planowana jest budowa dalszych takich mieszkań komunalnych. Prawdopodobnie część pomieszczeń, czy też część budynków po szkołach, które będą likwidowane, będą przeznaczone również na ten cel. Programów przybywa, dłużników też, a to kosztuje wszystkich. Pytanie, jak rozwiązać ten węzeł, którego splot zamiast rozluźniać, zaciska się coraz bardziej i szkodzi nie tylko miastu, lecz przede wszystkim mieszkańcom. Nie posiadamy informacji dotyczących profilu dłużnika. Jest to informacja niezwykle trudna do uzyskania, żeby nie powiedzieć bardzo ciężka. Dlatego, że powody niepłacenia takich czynszów są zwykle indywidualne. Każdy kieruje się czym innym, ale należy podkreślić, że zjawisko to tyczy się głównie substancji mieszkaniowej zlokalizowanej na południu miasta, w starych dzielnicach. Sobięcin, Podgórze, Biały Kamień, Stare Miasto, również Śródmieście. Tam według rzecznika mieszkają osoby o niższym statusie ekonomicznym. Głównie osoby starsze i ubogie. I to jest główna przyczyna nieopłacania czynszów. Jesteśmy bardzo otwarci i staramy się nawiązywać dialog z mieszkańcami. Zależy nam na tym, aby jak najbardziej ograniczyć zjawisko zajmowania lokali bez umowy. Zależy nam na tym, aby nawet te mieszkania, które zostały w ten sposób zajęte, zalegalizować i aby jednak zawrzeć umowę najmu z takimi osobami. Kilka tysięcy dzikich lokatorów to wymierne straty dla budżetu, a także administracyjny chaos. Starych lokatorów, kłopoty sąsiadów, interwencje policji, zniszczenia tzw. substancji mieszkaniowej, która mogłaby w innych wypadkach posłużyć innym. 770 rodzin oczekuje od lat na wykonanie wyroków eksmisji z prawem do lokalu zastępczego. Miasto ma podpisaną umowę z Krajowym Rejestrem Długów, do którego trafiło ponad 4 tysiące dłużników. Są też przypadki bardzo pozytywne. Blisko 500 osób zlikwidowało swoje zadłużenie względem gminy i z tego rejestru zostało przez nas wykreślonych. Ponad 13 tysięcy mieszkań to jest 570 tysięcy metrów kwadratowych, 25 tysięcy metrów to nieużytki. Z nich 100 mieszkań zostało wytypowanych do sprzedaży. Ciekawe, jak szybko ich sprzedaż dojdzie do skutku w mieście, w którym zadłużenie z powodu niepłacenia czynszów rośnie, a liczba mieszkańców maleje. W celu rozwiązania problemów mieszkańcy mogą kontaktować się z zarządcą budynków lub biurem lokalowym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i wspólnie poszukać rozwiązania. Gmina Wałbrzych ma przejąć budynek dworca Wałbrzych-Szczawienko. Plan zagospodarowania terenu oparty jest na koncepcji Park and Ride. Park and Ride to pomysł oparty na koncepcji parkowania samochodów na dużym, często podmiejskim parkingu. Kierowcy pozostawiają tu auta i przesiadają się do komunikacji zbiorowej, by dojechać do centrum miasta już komunikacją miejską. W przypadku Wałbrzycha chodzi głównie o pracowników pobliskiej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po przejęciu przez gminę Wałbrzych dworca Wałbrzych-Szczawienko miałby tam powstać wielki parking, zapowiada rzecznik prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Przejęcie obiektu dworca Wałbrzych-Szczawienko przez gminę Wałbrzych jest niezwykle istotnym elementem z tego względu, że planujemy tam wykonanie obiektu komunikacyjnego na zasadzie park and ride, czyli na zasadzie przyjedź, zaparkuj samochód i jedź dalej. Jest to kluczowe miejsce ze względu na bliskość Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tutaj będzie dana możliwość mieszkańcom, ale także osobom spoza Wałbrzycha dojechania na teren tego właśnie dworca, pozostawienia samochodu i udawania się w dalsze cele komunikacją publiczną, pociągami. Kwestia przejęcia samego budynku jest już na ostatnim etapie konsultacji z właścicielem, Polskimi Kolejami Państwowymi. Jeśli chodzi o budynek dworca i cały teren, będzie on przejmowany od PKP. Jesteśmy w stałym kontakcie również z konserwatorem zabytków, z delegaturą w Wałbrzychu odnośnie funkcjonowania całego obiektu.
Na razie jeszcze nie wiadomo, co stanie się z samym budynkiem dworca. To najbardziej sporna część całej koncepcji. Władzom miasta, gdy już przejmą obiekt, najbardziej opłacałoby się go wyburzyć. Na to jednak nie chce zgodzić się konserwator zabytku ze względu na walory samej bryły architektonicznej. Cały obiekt, czyli zarówno otoczenie, jak i budynek dworca, będą zaadaptowane funkcjonalnie do przygotowania centrum przesiadkowego Park and Ride. I w tym celu właśnie przejmujemy ten obiekt. Obiekty zabytkowe można adaptować do jakiejkolwiek, dowolnej funkcji. Nie ma, może być taka sytuacja, że do pierwotnej nigdy nie powrócimy. Także funkcja dodatkowa, jakakolwiek inna, jest możliwa przy spełnieniu podstawowych jakby wartości zabytkowych. Czyli tutaj prawdopodobnie będzie do zachowania bryła, być może pierwotna dyspozycja wnętrz, układ. Może on ulec przebudowie, rozbudowie, ale w ramach uwarunkowań wpisujących się jakby w charakter zabytkowy tego budynku. W przypadku, gdyby miasto przejęło obiekt, ale nie uzyskało zgody na wyburzenie, nie wiadomo, ile będzie kosztowała restauracja całości. Pewne jest, że budynek jest w katastrofalnym stanie technicznym, jego renowacja byłaby bardzo kosztowna. W wieku 74 lat zmarł w środę po południu Marian Szeja. Był prawdziwą ikoną wałbrzyskiej piłki nożnej. Jako zawodnik przez wiele lat bronił barw Toreza, a później Zagłębia Wałbrzych. Zagrał także w reprezentacji Polski. Zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Pogrzeb świętej pamięci Mariana Szei odbędzie się w sobotę 28 lutego o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wałbrzychu przy ulicy Wyszyńskiego. Zapraszamy w niedzielę o 12.30 wszystkich tych, którzy nie byli u nas na małej scenie, właśnie na małą scenę, na spektakl Le Filofable, spektakl dla dzieci od 3 roku życia, natomiast dla nieco większych, dla tych, którzy mają 13 lat, a nawet więcej, mamy naszą nową propozycję Sachem, Wódz Czarnych Węży według Henryka Sienkiewicza w adaptacji reżyserii Martyny Majewskiej w niedzielę o godzinie 17 na dużej scenie. Projekt zrealizowany z projektu Klasyka Żywa. Myślę, że warto zobaczyć, jak młodzi ludzie chcą pokazać Sienkiewicza, który wydaje nam się wszystkim takim tytułem troszeczkę zapomnianym i pewnie nudnym. A u nas na pewno nudno nie będzie. W niedzielę o godzinie 17 zapraszam wszystkich 13 lat i więcej. Serdecznie zapraszamy Państwa do Teatru Dramatycznego na nową premierę już w najbliższy weekend. 27 lutego w piątek będą mogli Państwo zobaczyć nowy spektakl Balladyna, kwiaty Ciebie nie obronią według tekstu Juliusza Słowackiego w reżyserii Wojciecha Farugi. Spektakl, który jest realizowany w ramach programu Klasyka Żywa, czy inscenizacji dzieł dawnych literatury polskiej. I cały weekend będzie odbywał się właśnie pod hasłem Klasyka Balladyna. W sobotę 28 lutego zapraszamy na spotkanie z realizatorami, czyli na spotkanie z klasyką żywą. Będziemy rozmawiać z reżyserem, scenografem, dramaturgiem, kompozytorem muzyki i przede wszystkim z aktorami spektaklu Balladyna, kwiaty Ciebie nie obronią, o tym, jak przebiegała praca nad tym spektaklem, nad tym, co dzisiaj ciekawego jest w klasyce polskiej, jakie trudności czekają na realizatorów, jak w ogóle dzisiaj tekst romantyczny funkcjonuje i co można z nim w teatrze robić. Serdecznie Państwa zapraszamy na weekend z Balladyną. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.